Bajka o niszy. Za górami za lasami żyła sobie nisza. Była obiektem pożądania każdego, kto szukał bogactwa. Każdy oddałby wiele za jej odnalezienie. Legendy głoszą, że desperaci nie mogący znaleźć niszy przez długi czas byli gotowi zapłacić komuś, kto wskaże im choćby kierunek, oddając nawet 10 kilogramów czereśni. Niebotyczne sumy. To tylko podkreśla, jak wielkim obiektem pożądania stała się nisza. Śmiałkowie toczący poszukiwania niszy często składali broń już po kilku dniach, a zdecydowana większość z nich nigdy nie wróciła do tych poszukiwań i pogodziła się z przeciętnym, szarym życiem. Nie dla nas ten ananas, twierdzili. Tymczasem pewien wędrowiec po długich poszukiwaniach, nieustających problemach, narastających wątpliwościach i ogromnej frustracji wynikającej z bezefektywnych działań, trafił na dziwny ślad. Który mógł świadczyć o tym, że podążała tędy rzekoma nisza. Nigdy wcześniej takich śladów nie widział. To musiał być ślad niszy. Jego upór. Konsekwencja i świadome dążenie za wyznaczonym sobie celem w końcu go doprowadziło na trop, i wszystko na to wskazywało, że był to trop właściwy. Podążał więc za nim jeszcze przez wiele miesięcy. Zaglądał do każdej napotkanej jaskini, przeszukiwał wszystkie opuszczone chaty, podnosił każdy kamień. Wiedział, że szuka niszy, ale jej obraz znał tylko z opowiadań mędrców. Nie wiedział, jak wygląda nisza. Więc jak mają poznać? Szedł i szedł, rozglądając się wokół, ale w końcu trop się urwał. To nie może się skończyć w ten sposób, pomyślał. Wiedział, że nie może wrócić z niczym, i wtedy nadeszła tak długo wyczekiwana chwila. Jego oczom ukazała się piękna, cudowna, mityczna wręcz, ale osamotniona jednocześnie nisza, która ma zapewnić mu dobrobyt. Gdy tylko ją ujrzał, doskonale wiedział, że to właśnie ona. Wędrowiec zabrał ją ze sobą w drogę powrotną do wioski, by pokazać wszystkim, że nisza istnieje. Im dłużej szli, tym bardziej się ze sobą zaprzyjaźniali. Wędrowiec w pewnym momencie zapytał niszy: Czy nie jest jej smutno być tak samotną? Ona mu odpowiedziała: Wcale nie jestem samotna mam wielu, wielu przyjaciół. I szli dalej. Jakby na potwierdzenie jej słów, idąc tą samą drogą, wędrowiec odnalazł jeszcze setki nisz, których wcześniej nie dostrzegał. Każda z nich była inna, ale wszystkie miały ze sobą coś wspólnego. Były wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju, pożądane. Kiedy wędrowiec zjawił się w swojej wiosce ze wszystkimi niszami, które spotkał po drodze, każdemu z mieszkańców przydzielił jedną niszę pod opiekę. One w zamian sprawiły, że od tamtej pory w wiosce panował dobrobyt i niczego jej mieszkańcom już nigdy nie brakowało, a wędrowiec zdobywszy wiedzę o tym, jak tropić niszę, co jakiś czas przyprowadzał do wioski nowe. Tym wędrowcem jestem ja i mogę Cię zabrać w taką podróż, jeśli chcesz. Jest ku temu teraz bardzo dobra okazja, dlatego że następna wyprawa po niszę dopiero za rok. Kliknij niżej i dowiedz się więcej. Pozdrawiam serdecznie, Marcin Mudra.